Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu 4x minus 2y plus 1 jest równy. Najpierw musimy sprowadzić to równanie, czyli postać ogólną funkcji liniowej, do postaci kierunkowej. Czyli chodzi o to, żeby wyznaczyć, że y równa się tam, powiedzmy, 5x plus 3. Chodzi o to, żeby y stał sam. No to co robimy? Przerzucamy sobie minus 2y na prawą stronę, czyli będziemy mieli 4x plus 1 równa się 2y. Dzielimy sobie stronami na 2, czyli będziemy mieli 2x plus 1 druga równa się y. Żeby się lepiej na to patrzyło, ja przyniosę y na lewą stronę, czyli mam, że y to jest 2x plus 1 druga. Ok, i teraz my mamy znaleźć współczynnik kierunkowy prostej równoległej. Zapamiętajmy, prosta równoległa ma zawsze taki sam współczynnik kierunkowy, czyli to, co stoi przy x, musi być takie samo. Czyli odpowiedzią jest no 2. Ta prosta równoległa będzie miała współczynnik kierunkowy równy 2, odpowiedź D.